Cześć, to nie jest odcinek. Jestem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam, że odcinka nie będzie. Dzisiaj. Będzie jutro, w sobotę o godzinie 12. Równiutko w południe wjedzie nowy odcinek Newsów bez wirusa. Dzieje się tak dlatego, że no będę z wami szczery, po prostu. Już stawałem sobie do nagrywania, już wszystko włączyłem. Spojrzałem przez balkon i po drugiej stronie ulicy zobaczyłem na chodniku jakiegoś ptaszka. Wróbel albo coś takiego, jakiś taki, wiecie, zwykły, no nie? I widzę, że coś jest nie tak, no nie? Próbuję wstać, tam się potyka, okazało się, że łapkę pewnie ma połamaną, no nie? I tak ma ciężko w życiu, bo przy tych cenach żywności teraz, no to co? No to nikt mu chleba nie rzuci. Pomyślałem sobie, pójdę, pomogę. No ale zobaczyłem też, że jakaś dziewczyna biegnie tam w tamtą stronę, pomóc mu. To myślę sobie, dobra, to już może nie będę musiał, no nie? Ona się potknęła, poślizgnęła, no bo to teraz jest ślisko, chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Potknęła się, chce wstać, patrzę, kurde, nie może, no noga złamana, no to myślę sobie, no to muszę jej pomóc, no to już chcę wyjść. I okazało się, że kierowca jakiś chciał się zatrzymać i jej pomóc, dał po hamulcach, z tyłu za nim jechał jakiś bus. Ten bus wiózł masę robotników z budowy jakieś, walnęli, przywalili w niego, no i co, no i próbują wysiąść, ale też nie mogą, no bo ten pierwszy, który siedzi z przodu, próbuje zapaść za klamkę, ale nie może, myślę sobie, palce połamane. Ci pozostali, którzy chcą wyjść, ten się trzyma za nogę, ten za rękę, no muszę, kochani, no muszę pomóc, no to jest siła wyższa, no przecież bym tego nie wymyślił. Dlatego mam nadzieję, że jesteście pełni zrozumienia, że będzie obsuwa w odcinku. Ja jeszcze tylko wezmę na wszelki wypadek łuk, w razie gdyby nie wszyscy przetrwali i kogoś trzeba było dobić. I ważne, uwaga dla tych wszystkich, którzy mówili, o jak tam cięciwe na łuku trzymasz, nie wolno tak, bo to się zużywa. A ja odpisywałem za każdym razem, że nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy nagle będziesz musiał użyć łuku. I kto? Teraz ma rację? Także trzymajcie kciuki za mnie i za tego ortopedę, który to będzie składał.